Na okres 15 miesięcy suwalskie PGK chce powierzyć część miejskich przewozów zewnętrznej firmie. W odpowiedzi na ogłoszony w sierpniu przetarg do miejskiej spółki wpłynęły 3 oferty. Złożyły je 3 przedsiębiorstwa, żadne z nich nie jest firmą suwalską. Z dokumentacji przetargowej wynika, że najważniejszym kryterium wyboru będzie zaproponowana przez oferentów cena. Po otwarciu ofert okazało się, że 2 najtańsze propozycje są niemal identyczne. Niemal, bo zaproponowane stawki za tak zwany wozokilometr dzieli zaledwie 1 grosz. Najtańszą ofertę złożył augustowski przewoźnik, który zaproponował 5 zł i 18 groszy za każdy przejechany kilometr. Kolejna firma z Olsztyna zaproponowała 5 zł 19 groszy, a trzecia z Ornety aż 5,38. Z opublikowanej dokumentacji wynika, że PGK zamierza zawrzeć umowę obejmującą okres od 1 października bieżącego roku do końca grudnia roku przyszłego. Oprócz przewozów autobusami udostępnionymi przez miejską spółkę, podwykonawca będzie zobowiązany na czas napraw ewentualnych awarii zapewnić własny pojazd zastępczy. Będzie także musiał pokryć wszystkie koszty eksploatacji autobusów, łącznie z ich ubezpieczeniem. Do zamawiającego będą jednak należały duże naprawy istotnych podzespołów, takich jak silnik, skrzynia biegów czy naprawy zawieszenia, o ile nie będą one zawinione nieprawidłową eksploatacją. Umowa z aktualnym podwykonawcą przewozów wygasa z końcem września. Przewoźnik złożył w obecnie procedowanym przetargu ofertę, ale nie jest ona najtańsza. Kiedy w 2019 roku powierzano część przewozów olsztyńskiej firmie, w umowie ustalono cenę wozokilometra na 5 zł 20 groszy. Jak wówczas informował prezydent miasta Czesław Rynkiewicz, była to atrakcyjna cena, bo w PGK wozokilometr miał wartość 8 zł.